Opowiem wam dzisiaj o ataku na rekord Polski w jeździe godzinnej, którego podejmę się 16 lipca na torze kolarskim w Pruszkowie. Chciałem powiedzieć właśnie więcej na temat tego rekordu, na temat jego historii, wyjątkowości, dlaczego to jest też tak prestiżowy rekord i dlaczego w sumie ma trochę takiej magii w sobie i dlaczego też wymaga zaangażowania na wielu polach i poukładaniu wielu puzli, żeby naprawdę tutaj uzyskać wyjątkowy wynik, dlaczego to też jest taki ciężki, wymagający rekord, taka wymagająca próba. No i to wszystko sprawia, że jest to w tym tutaj taka pewna magia. No i właśnie o tym wszystkim chciałbym wam tutaj powiedzieć, zdradzić więcej szczegółów, no bo w sumie tak 2 lata temu, jak patrzyłem na to też tak totalnie z boku, gdzieś tam słyszałem o podejściach, próbach bicia rekordu w jeździe godzinnej, to nie było to dla mnie tak emocjonujące, jakie jest teraz. No wiadomo, że ja sam się podejmuję tej próby, ale ilość tych smaczków tutaj dookoła tego wszystkiego, no sprawia, że jest to coś więcej niż tylko takie podejście i pojechanie przez godzinę z największą mocą, jaką się da, i uzyskanie jak największej prędkości, czyli po prostu przejechanie przez godzinę jak największego dystansu. Więc po kolei tutaj wszystko będę opowiadał. Ale zanim to jeszcze nastąpi, chciałem powiedzieć w ogóle, jak się za to zabrałem, no bo w sumie jestem triatlonistą, startuję w triatlonach, a tutaj jest rekord kolarski. No niby w triathlonie jest rower, ale to jakby trochę ze sobą tutaj to nie współgra, więc po kolei. Rok temu, niecały rok temu, z Tomkiem Szalą parę razy wybrałem się na tor kolarski w Pruszkowie, żeby sprawdzić parę ustawień, przetestować, co jest szybsze, co się sprawdza, co się nie sprawdza. Po prostu chcieliśmy w praktyce popracować nad aerodynamiką. No i z każdą kolejną taką wizytą zaczynało mi się to coraz bardziej podobać, coraz bardziej fascynować i tak naprawdę widziałem, że odkrywam kolejne rzeczy i że można jeszcze na przykład to sprawdzić, jest parę takich zależności. I mówię, fajnie by było jakoś to dalej pociągnąć, a nie po prostu kończyć na paru wizytach. Więc taką motywacją do tego no, był ten rekord w jeździe godzinnej. Dlaczego akurat jazda godzinna? No, w kolarstwie nie mamy tak jak teraz w triathlonie ultra, tak, gdzie mamy tych rekordów całą masę, mamy tak podwójne, potrójne, Ironman 5-krotny, robione w formule ciągłej, pojedynczej, tam pewnie jeszcze znajdzie się wiele różnych takich opcji. No tutaj mamy ten rekord w jeździe godzinnej. Jest to taki jeden prestiżowy kolarski rekord. No oczywiście mamy jeszcze 24-godzinny, jak na siłę coś się jeszcze oczywiście znajdzie, tak? Ale jest tak, że jeżeli ktoś podchodzi do takiego rekordu, na przykład topowy kolarz, no to jest to zawsze rekord w jeździe godzinnej. Często jest to zwieńczenie kariery kolarskiej, często jest to pokazanie możliwości, też możliwości całego zespołu, teamu, producentów sprzętu, żeby pokazać, że coś faktycznie lepiej działa, że coś zrobili na te potrzeby, pójście o krok dalej, jakby jest, za tym się kryje znacznie więcej niż się może wydawać na pierwszy rzut oka. No i za tym idzie też prestiż tego rekordu, no ale także poziom, jaki jest tutaj na tym momencie wyśrubowany, więc dużego wyboru nie miałem i tutaj ten rekord w jeździe godzinnej to był takim wyborem naturalnym, jeżeli chciałem faktycznie bardziej zgłębić nie tylko samą aerodynamikę, ale połączenie tych wszystkich puzli dookoła, które są tutaj wymagane w jedną całość. No i przede wszystkim, żeby się nauczyć. Jakby ta nauka to jest dla mnie takim głównym motywatorem i już dzisiaj mogę powiedzieć, że nie żałuję, bo przez ostatnie miesiące nauczyłem się bardzo dużo. Współpracuję z wieloma fantastycznymi ludźmi, którzy dzielą się swoją wiedzą, pokazują co, jak działa, dlaczego tak, a nie inaczej i naprawdę wiele tych wniosków będę mógł potem przełożyć na triatlon czy na pracę trenerską. Wątki ze swoich przygotowań jeszcze będę tutaj wplatał, ale teraz przejdźmy do rekordu świata w jeździe godzinnej, jak on wygląda i czemu możemy mieć teraz taki dysonans poznawczy. W ostatnim roku pewnie każdy, kto interesuje się kolarstwem, ale nawet triatlonem słyszał o wyczynie Filippo Ganny, który właśnie pojechał ile? Dokładnie 56 km 792 metry. Jest to fenomenalny wynik. Przekroczył też wszelkie granice, jakie mieliśmy w głowach, no bo do tej pory granice 55 km przekroczyło tylko 2 zawodników. Wcześniej to był Wiktor Kampenerz, który swoją próbę pojechał na wysokości 1800 metrów w Agua Calientes w Meksyku. No i drugą próbą była próba Dana Bigama, który tak naprawdę
przygotowywał wszystko dla Filippo Ganny, zrobił duży research, dużo pracował nad wydajnością z całym zespołem Ineosu, także tutaj zespołem Pinarello. Był wydrukowany specjalny rower pod to, no i on tutaj pojechał w swojej próbie 55,5 km. Ganna wykorzystał to całe doświadczenie zebrane przez cały zespół, no i pojechał 56,792 m. No i teraz tak. Może się wydawać, że właśnie, no skoro Ganna pojechał 56 km 700 metrów, no to taki już wynik 53-54 km nie robi żadnego wrażenia. No i to jest trochę taki właśnie ten dysonans poznawczy, no bo nadal, jeżeli wzięlibyśmy kolarzy z Pro Touru, to prawdopodobnie większość by pojechała teraz godzinę w okolicach 52-53 km. Wybitni kolarze, już tacy topowi czasowcy, pojechaliby pewnie w granicach 54-55 km. I to nie jest tak, że właśnie ten poziom aż tak bardzo tutaj mocno się przeskoczył. Po prostu pierwszy raz spotkaliśmy się z tak dużym zaangażowaniem inżynierów, plus jeszcze mieliśmy no niesamowity silnik Filippo Ganny, no bo szacuje się, że on pojechał w granicach 450 W. No i to nie jest też tak, że on pojechał 450 W, a na przykład Wiggins, który jechał 54 km przejechał z hakiem, że on jechał na przykład 350 W, nie? On jechał 420-430 W. Poza tym Ganna trzeba pamiętać, że on jest wielkim zawodnikiem, więc to też nie jest tak, że to jest nie wiadomo jaki duży przeskok, jeżeli chodzi o generowane waty, tak? To jest po prostu zebranie wielu specjalistów, ale także no, nakład bardzo dużej sumy pieniędzy, żeby faktycznie ten rekord wyśrubować tyle, ile się da, co nie znaczy, że właśnie kolarze, którzy kręcą w okolicach 52, 3, 4 km, że to jest teraz jakiś słaby wyczyn, tak? 5 lat temu to były topowe wyniki i tak naprawdę wszystkie próby, które były dokonywane, no to mniej więcej kręciły się gdzieś wokół tego wyniku. Sama optymalizacja, jaka jest ważna, ale też ile trwała, widać bardzo dobrze na przykładzie Dana Bigama. Dan Bigam tutaj trzykrotnie podchodził do próby godzinnej i w 2020 roku pojechał 52 km 631 m, w 2021 roku pojechał 54 km 723 m, czyli już 2 km na godzinę szybciej, i w 2022 roku, czyli w zeszłym roku, pojechał 55 km 548, wtedy ustanawiając nowy rekord świata. Co jest ciekawe, wszystkie trzy próby pojechał na podobnej mocy, w granicach 350 W, 355 W, tak? Czyli moc miał bardzo podobną, a cały ten przeskok o praktycznie 3 km uzyskał dzięki optymalizacji. Optymalizacji nie tylko aerodynamicznej, ale także lepszym rozłożeniu sił, wykorzystaniu wielu takich rzeczy jak wysokość toru. Tak, wcześniej bił rekord na nizinach w Manchesterze, a na przykład ten z zeszłego roku bił w Grenchen na wysokości 450 metrów. I wysokość 450 metrów niby tutaj niedużo, ale jest o tyle fajna, że ona nie daje takiego negatywnego żadnego efektu, jeżeli chodzi o wydolność, ale już zauważalnie obniża ciśnienie powietrza poprzez położenie na wysokości. Także już na podstawie tych kilku rzeczy widzimy, że jest wiele takich smaczków i wiele rzeczy, które mają wpływ na to, jaki wynik się ostatecznie pojedzie, a nie tylko generowana moc, czyli to nie jest konkurs na to, kto będzie generował jak największą moc, żeby tutaj pojechać jak najwięcej. Optymalizacja wielu czynników pod kątem aerodynamicznym, ale też sama strategia, zarządzanie temperaturą ciała, położenie toru, czy też sama nauka jazdy po tym torze, tak żeby wyjeżdżać jak najmniej, żeby tutaj trzymać pozycję. Jakby jest wiele, wiele takich składowych, które się na to składają i wpływają potem na ostateczny wynik. No dobra, mówię tutaj o świecie, a teraz co w Polsce? Jak w ogóle się kształtował ten rekord w Polsce? To może tak, zacznę od 2014 roku i tutaj po prostu ostatnie dziesięciolecie omówię. Andrzej Bartkiewicz w 2014 pojechał 47 km 619 metrów, no i poprawił ten samy wcześniejszy rekord Polski. Coś piękne, brawo Andrzej, no pięknie Państwo reagujecie i Państwo się rozgrzali i kryzys już jest za Andrzejem, zgodnie z tym, co wcześniej zakładali opiekunowie Andrzeja Bartkiewicza, i mocno, i hop, i niech go niesie do samej
mety. Potem Wojtek Ziółkowski w 2017 roku pojechał 49 km 470 metrów i potem dwa lata później, czyli w 2019 roku pojechał 50 km 506 metrów, ustanawiając już aktualny rekord polski. Co ciekawe, tak z nieoficjalnych źródeł wiem, że on wtedy pojechał zarówno pierwszą, jak i drugą próbę w granicach 400-410 watów, czyli potężnie mocno. Też warto wspomnieć o Piotrze Klinie, który co prawda nie poprawił rekordu Polski, ale podjął 3 próby i w 2018 roku pojechał 46 km 706 metrów, w 2019 49 km 649 metrów i w 2021 roku już nie w Pruszkowie, a właśnie w Aguas Calientes na wysokości w Meksyku 50 km i 94 metry. Więc jest tutaj w Polsce też fajna historia się tworzy. Dużo ciekawych podejść, dużo ciekawych prób było. Większość była w Pruszkowie, ja też podchodzę tutaj w Pruszkowie, no przede wszystkim ze względu na koszta, tak? No bo gdybym chciał tutaj organizować próbę w Gręszyn, wiadomo, że ja to wszystko finansuję z własnej kieszeni, no to byłyby to duże koszta, a jest to dla mnie przede wszystkim fajna zajawka, przygoda. Mam tutaj nadzieję się nauczyć jak najwięcej, a niekoniecznie, żeby stawiać na 200%, że ten wynik ma być jak najbardziej totalnie wyśrubowany. Oczywiście robię wszystko, co w mojej mocy, ale też niekoniecznie tylko za wszelką cenę, tak? Że wezmę kredyt, pojadę do Meksyku, do Gręszyn, no to też tego chciałem tutaj uniknąć, więc zasobami, które mam, osiągnąć właśnie tutaj możliwie dobry wynik. Jeżeli chodzi o triatlon, to mamy też jeden epizod triatlonisty, który dość niedawno podchodził do próby godzinnej. To jest Lionel Sanders, czyli każdy, kto się interesuje triatlonem, zna postać. I on podchodził do godziny w 2020 roku. Pojechał wtedy 51 km 304 metry i ustanowił nowy rekord Kanady. Warto wspomnieć, że Sanders był wtedy w gazie, bo chwilę potem na torze w Daytonie, w takich mocno obsadzonych zawodach po-covidowych, pojechał topowy rower razem z samym Longiem i Magnusem Ditlevem. Uzyskali bardzo podobne czasy, to były topowe czasy, dużo lepsze niż na przykład Gustav Iden czy inni topowi triatloniści. Czyli jak widać, nawet uzyskanie 51 km jest niezwykle ciężkie i taki koń, taki harpagan jak Sanders, no właśnie taki wynik uzyskał, taki wynik tutaj wykręcił. Więc nie jest tak, że te 51-52 km, tak jak można teraz postrzegać przez ten wyczyn Gany, że to jest taki wynik w sumie, który się gdzieś tam robi z marszu z miejsca. No nie, zupełnie nie. No i też taka jedna rzecz, która może się wydawać, że w sumie jest to proste i łatwe, no bo patrząc na to z boku, też tak wcześniej do tego podchodziłem. No, wchodzi się na tor, wiadomo, jedzie się tutaj po wirażach, no ale przez godzinę się po prostu człowiek kręci w kółko. Też te prędkości, w sumie jak się tak patrzy na torze, to one nie wyglądają na jakieś duże i czy ktoś tam jedzie 45 czy 50 na godzinę, to wygląda to tak samo, a dla zawodnika jest to zupełnie, totalnie co innego. No i też każdy kilometr na godzinę przy 50-51 to już jest ogrom większego wysiłku i czasami jest to bariera nie do przekroczenia przy jakimś pewnym poziomie zmęczenia, a nie jak w przypadku na przykład 30 czy 40 km, że 40-41 to tam się tak waha, nie? No tutaj to już każdy kilometr na godzinę wymaga naprawdę już potężnego wysiłku, żeby to przekroczyć i już tutaj to robi dużą różnicę. Jest wiele takich rzeczy, których ja sam do końca nie miałem świadomości. Jak robiłem sobie takie pierwotne wyliczenia, to sobie wystarczyło, że w sumie poprawię wydolność, znaczy FTP o 10%, jeżeli chodzi o ten poziom i już będę w stanie, znaczy 10% od topowego w 2022 i będę w stanie już walczyć o ten rekord polski. No dobra, super ekstra, ale nie brałem pod uwagę tego, że w sumie dystans jest liczony po czarnej linii, czyli mamy na torze czarną linię, którą tutaj jedziemy i tak jest liczony dystans. Ale zawsze się będzie nadrabiało. I teraz tak, no osoby takie jak Bigam, które bardzo dużo czasu włożyły w to, żeby faktycznie tą linię super wyjeżdżać, żeby tutaj trzymać tą linię, no to nadrabiają tam mało, tak? Jakieś tam 200-300 metrów. Osoby takie jak Gana nadrabiają już znacznie więcej, a i tak on jest tutaj dobrze zoptymalizowany. No ja z kolei, kiedy nie mam doświadczenia żadnego na torze, no i tak naprawdę ciężko jest mi tutaj regularnie na tym torze bywać i ćwiczyć, nie zdziwię się, jak mi tutaj wyjdzie wyjeżdżanie na poziomie 1 km, czyli w sumie, żeby pojechać 50 km, to ja w rzeczywistości muszę pojechać 51 km, nie? Więc już tutaj sporo nadkładam i jest to dosyć duża różnica, duży problem. Kolejna rzecz,
której doświadczyłem w sumie już dopiero na próbie 30-minutowej, to, że nie mam picia i myślałem, że to dobra, no będzie mi się chciało pić, ale dochodzi do tego jeszcze suche powietrze, jakie jest na torze i nagle się okazuje, że jest to bardzo duży dyskomfort. Mi po 15 minutach już zaczynało być tak niewygodnie, niefajnie z tym, że nie mogę się napić. Gardło zaczynało już tutaj boleć i ja wiem, że to będzie straszne cierpienie, jeżeli chodzi właśnie o ten dyskomfort związany z tym, że po prostu nie piję w trakcie tej próby. Będę też na pewno dosyć mocno odwodniony pod koniec. Tutaj każdy, kto podchodzi do takiej próby, to potem waży mniej, bo jest dosyć mocno odwodniony, więc tego też po prostu gdzieś tam nie brałem pod uwagę. Dopiero kiedy tego doświadczyłem, namiastki w ogóle tego doświadczyłem, to widzę, jaki to będzie też problem. Kolejna rzecz to koncentracja na tym, żeby tutaj trzymać pozycję i linię. Bo to nie jest tak, że jak na treningu sobie wychodzę, mam jakąś trasę, załóżmy mam 3 km po prostej albo jakieś takie zakręty długie, no to jest super, tak? Tu jest ciągły wiraż. I to nie jest pokonywanie wirażu przy 40 na godzinę, gdzie to jest gdzieś tam spokojnie. Przy 50 na godzinę to już się dzieje na tyle dynamicznie, przynajmniej dla mnie, że trzeba się bardzo mocno na tym skupić. No i teraz jest tak, że nie to, że zrobię 4 wiraże i już wyjeżdżam na prostą i jadę, tylko ja non-stop mam te wiraże. I tutaj muszę pojechać tak 200 kółek, więc przy narastającym zmęczeniu, przy pilnowaniu pozycji, właśnie jeżeli jesteśmy przy pozycji, ta pozycja też się potrafi zmienić. Czyli fajnie, robię testy, sprawdzam CDA. CDA jest bardzo ładne, fajnie, elegancko, ale przychodzi 20-30 minuta i jestem zmęczony. I ja tutaj już nie myślę o tym, żeby pięknie trzymać tutaj pozycję i jeszcze tutaj ładnie gdzieś pochylić głowę, utrzymać, tylko myślę nad tym, żeby jak utrzymać tutaj te waty, że jest bardzo ciężko i ja uciekam w stronę komfortu, więc tutaj ta pozycja troszeczkę się będzie psuła, więc te CDA będzie rosło. Jeżeli CDA rośnie, a chcę utrzymać daną prędkość okrążenia, czyli dany czas okrążenia, to muszę jechać mocniej. Jeżeli pojadę mocniej, znowu bardziej się zmęczę. Bardziej się zmęczę, bardziej będę uciekał z pozycją w stronę komfortu. CDA jeszcze wzrośnie i wchodzę w takie błędne koło, więc jakby takich pułapek, które tutaj czekają, jest cała masa. Też zdałem sobie sprawę z jednej rzeczy, że jak już sobie porównałem jazdę na trenażerze, jazdę na zewnątrz, tutaj miałem bardzo podobne wskazania mocy przy tętnie, na zadaniach jakby przełożenie było bardzo dobre. Jak pojeździłem zadania na torze, to nagle się okazuje, że przy danych odczuciach tętnie waty są mniejsze, czyli nie wiem, czy to jest tylko mój przypadek, czy często mają tak osoby na torze, ale w moim przypadku jest tak, że po prostu generuje niższe waty, czyli jestem w stanie wejść na niższe waty, czyli jednocześnie no, waty, które jestem w stanie pojechać przez godzinę, będą niższe na torze, niż jestem w stanie pojechać na zewnątrz, więc takich pułapek jest tutaj bardzo dużo i to zaczyna uświadamiać mi, jak ciężkie jest to zadanie, jeszcze dodatkowo właśnie dochodzi ten dyskomfort, o którym powiedziałem, jeżeli tutaj chodzi o niepicie, że ja już wiem teraz na 110%, że to będzie zdecydowanie najcięższa godzina mojego życia, najbardziej będę cierpiał i pewnie będę tylko myślał, kiedy to się skończy i co zrobić, żeby to się już skończyło. No i to oczywiście trochę tak stresuje i oczywiście się boję tego, no bo nigdy takiego cierpienia i bólu nie doświadczyłem, ale jednocześnie nie mogę się doczekać, żeby się z tym zmierzyć i żeby tutaj podjąć tę rękawicę. Oczywiście strategię mam ustaloną na obecny rekord Polski, czyli wszystkie czasy okrążenia, które mam tutaj policzone. W ogóle pomagał mi tutaj w tym profesor Michał Sławiński, który opracowywał model na potrzeby Bigama i Gany, na potrzeby Ineosu i razem z innymi matematykami opracowali model, który odwzorowuje w ogóle działanie sił na torze. Na każdym torze można wprowadzić zmienne każdego toru. Jak tutaj to wygląda? No i on też mi w ogóle uświadomił, że słuchaj Maciek, ale no to nie jest tak, jakbyś jechał tutaj po płaskim, bo na tych wirażach ty realnie będziesz tracił i koniec końców, żeby uzyskać daną prędkość, będziesz musiał wkładać to więcej watów. Czyli u mnie wyszło, że jazda na rekord Polski to nie będzie 304 waty, jak mogłoby być na po prostu takim płaskim, czyli mamy ten tor kolarski, tak, i ciągle jest prosta przez 50 km, tylko będzie kosztował 14 watów więcej, czyli 318 watów, bo będę musiał podnosić swój środek ciężkości i koniec końców to jest taki ekwiwalent, jakbym miał podjechać przez te 50 km
o 150 metrów wyżej, więc tych rzeczy jest dużo, dużo więcej i mimo, że teoretycznie w atak czułem, że mam zapas patrząc na właśnie jazdę po płaskim, w warunkach takich, gdzie mogę się czegoś napić na takiej godzince, tak, jasne, ale tutaj się okazuje, że tych watów potrzeba znacznie więcej, więc staram się tutaj zadbać teraz o wszystkie rzeczy dookoła, które mogę zrobić i między innymi strategia to jest coś, co chcę zrobić, wykonać prawidłowo, bo też na próbie 30-minutowej zdecydowanie za mocno ruszyłem, bo noga podawała, a potem bardzo boleśnie się o tym przekonałem, więc tutaj będę tego pilnował. Moja strategia zakłada to, że będę przez 30 minut się rozpędzał, potem będę starał się trzymać zadane tempo, każde okrążenie już jest tak policzone, ile powinienem pojechać. To też mi pomoże później rosnąć w temperaturze, czyli nie będę się przygrzewał, na pewno w pierwszej połowie, gdzieś tam będę się przygrzewał, osiągał temperaturę krytyczną, prawdopodobnie gdzieś tam w okolicach 45-50 minuty, czyli pod koniec, kiedy jeszcze można te zęby zacisnąć. Kolejna rzecz, też ta moja pozycja raczej będzie się rozpadała, będzie się gdzieś tam pogarszała w drugiej części, a może nawet w czwartej części, jakbyśmy sobie wzięli na takie ćwiartki 15-minutowe, dzięki temu, że będę dłużej świeży. No i dodatkowo skupienie, wyjeżdżanie, więc to będę mógł zrobić dużo, dużo lepiej w tej pierwszej części. Więc dlatego też się zdecydowałem na tą strategię. No poza tym zarówno Gana, jak i Bigam się na tą strategię zdecydowali. Bigam też szeroko tutaj mówił, że dla niego ta strategia jest wygodniejsza, aczkolwiek ma jedną potężną wadę, że przez pierwsze 30 minut ty tylko myślisz o tym, że ty musisz jechać tylko mocniej, będzie coraz ciężej i ty jesteś cały czas poniżej zakładanego wyniku, więc ty będziesz musiał jechać mocniej, żeby tutaj tą średnią jeszcze wyciągnąć, więc jest to potężnie obciążające psychicznie. No na pewno też nie będę miał łatwo, ale rękawice podejmuję, zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Także szykuje się naprawdę wiele emocji, dużo dodatkowych smaczków. Żona już mi tu przygotowała koszulkę Bodnar Team specjalnie na tę godzinę. A Was zapraszam do przyjścia na żywo i kibicowania. Jest to tor kolarski w Pruszkowie. 16 lipca, czyli niedziela, godzina 15, jest dogodny dojazd z Warszawy, mamy stację Wukatki tam obok, jest też duży parking, żeby zostawić samochód, więc tutaj nie będzie żadnego problemu. Trybuny już otwieramy o godzinie 14, oczywiście po próbie będzie możliwość pogadania, zobaczenia sprzętu, więc fajnie będzie tutaj się z Wami spotkać. Do zobaczenia!